Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z trzeciej części gry Gothic. Dotarliśmy do Monterrey. Po drodze naprawdę sobie troszkę jeszcze poekspiliśmy. Udało nam się przedostać przez obóz bandytów, do którego sobie będziemy oczywiście chcieli wrócić też, ale jak będziemy troszkę silniejsi. I jak jakiś tam pancerz też zdobędziemy, może lepsi, bo z nimi byłby troszkę znowu problem jakiś. Tak więc, co teraz będziemy robić? Będziemy oczywiście wykonywać tutaj zadania w Monterrey. Tylko chciałbym się przespać jeszcze. Jakieś łóżko sobie muszę znaleźć. Tutaj na przykład chyba nic mi nie zrobi, jak wejdę. Dobra. Patrzy się, ale nic nam chyba nie zrobi, okej. Do południa śpimy, no i dotarliśmy właśnie do Monterrey. Będziemy sobie teraz wykonywać oczywiście tutaj zadania. Już troszkę w sumie tych zadań zrobiliśmy właśnie. Po drodze. To się zaliczyło do Monterrey właśnie. Pomoc tym buntownikom. Też zabiliśmy agresywne wilki. No i też się zgłosiliśmy do Marika. Czyli mamy 3 misje zrobione i mamy 6 reputacji już. No i mamy taką dużą misję, jak lojalni są wobec orków najemnicy. Ich najemnicy. Więc będziemy musieli chyba z wszystkimi najemnikami rozmawiać i się dowiedzieć właśnie, jak są lojalni wobec orków. No i nowa zmiana w obozie niewolników. Tylko, że ten nowy z niewolników był gdzieś tutaj. Tutaj właśnie ich mam zmienić. Mam porozmawiać chyba z jakimiś niewolnikami stąd i po prostu przynieść im zmienników. Bengard. Myślałem, że Bengard to jest, był tak to z tego drugiej części z farmy. O rany, zapracowuję się tu na śmierć. Mam nadzieję, że niedługo ktoś mnie zmieni. Co byś powiedział na krótką przerwę? Człowieku, oddam ci wszystko, jeśli tylko mnie stąd wydostaniesz. Dobrze, a co masz? Znalazłem tu ten artefakt. Dziwny puchar. Oddam ci go. Mówisz, że znalazłeś puchar, a może to ognisty puchar? A skąd mam wiedzieć? Nie znam się na tym, koleś. Możesz sobie zrobić przerwę. Idź do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Już jestem w drodze. Zaczekaj. Chyba o czymś zapomniałeś. Prawda. Proszę. Oto puchar. Miłego dnia, przyjacielu. Ognisty puchar? Naprawdę? On miał ognisty puchar? No nieźle. Czyli tak naprawdę, jakbyśmy tutaj nie robili tych wszystkich jakby zadań, to czasem by było tak, że byśmy nie dostali wszystkich pucharów, żebyśmy nie mogli jakby zdobyć tych pucharów wszystkich. Bo po prostu byśmy nie robili jakichś zadań, abyśmy coś tam ominęli i byśmy dalej nie poszli z fabułą, bo właśnie te ogniste chyba puchary są od tego, żeby właśnie iść tam dalej w fabułę. Tak mi się wydaje. To jeden był, czy jeszcze ktoś? O, jeszcze jest jeden. Kiedy wreszcie przybędzie pomoc, ja tu oszaleję. Co mi dasz, jeśli cię stąd zabiorę? Ależ ja nic nie mam, cóż mogę ci dać? Opowiedz mi o swoim nadzorcy, Bradley'u. Bradley załatwia tu własne podłe interesy. Każdy niewolnik chce się wyrwać na farmę, nikt nie chce tu pracować. Bradley ma listę. Jeśli jesteś na jej początku, na jakiś czas idziesz na farmę. Ten przeklęty wieprz każe nam płacić za przesunięcie się na górę listy. Rozumiem. To twój szczęśliwy dzień. Możesz iść do zagrody. Dziękuję, przyjacielu. Nie wytrzymałbym tu zbyt długo. No. Cały dzień z łopatą. Ciężko. No ale przecież jak ich tutaj odstawiamy, no to musimy im przecież zmienników znaleźć. Czyli chyba teraz musimy się wybrać oczywiście do zagrody, czyli do tej farmy jakby, gdzie oni idą. Tutaj było to wejście drugie. Powinniśmy się chyba w tą stronę udać, ale muzyczka zaczęła grać głośno w ogóle. I chyba tutaj właśnie powinniśmy, dlaczego tam, widzieliście to? Na pewno to widzieliście, on tam leżał. Ten, dokładnie ten, to na pewno będzie widoczne. I mamy właśnie chyba dwie osoby, jakie lagi, dwie osoby znaleźć, żeby właśnie poszli sobie tam z powrotem. Co to za lagi tutaj się odwalają? Dobra, może z tym gościem
Pogadajmy, bo wydaje mi się, że on jest tutaj jakby właścicielem. Może on będzie wiedział coś na ten temat. To twoja zagroda? Jestem tu szefem, jeśli ci o to chodzi. Pilnuję, żeby w zagrodzie wszystko działało jak należy. Jasne. Mimo wszystko tak nie może być. Szukam pracy. Świetnie. Mam coś dla ciebie. Moi ludzie są zbyt głupi, aby się tym zająć. Ostatnio w okolicy pojawiło się stado wygłodniałych wilków. Zakradają się nocą do zagrody i pożerają zwierzęta. Sporo bym zapłacił, gdybyś się ich dla mnie pozbył. Zająłem się wilkami. Więc mogę się już przestać martwić? Na to wygląda. Nareszcie trochę spokoju. Dobra robota. Oto twoja nagroda. 500 expo i 500 sztuk złota. Il mamy level kolejny, czyli tamta jaskina, w której właśnie leżał też miecz Wenzela. To było właśnie do tego zadania. Nie wiedziałem naprawdę, bo to w sumie jednak jest troszkę oddalone, bo myślałem, że na przykład tutaj gdzieś będą te wilki i będziemy musieli tutaj gdzieś iść. Ale jednak tamta jaskinia to była powiązana z tym zadaniem, więc od razu sobie to wykonaliśmy, czyli naprawdę fajnie. Dobra, on nic nie mówi nam na ten temat, żebyśmy sobie wzięli kogoś tam na zamianę. Co tu leży? Beczka z mlekiem, o. Pewnie będzie właśnie zadanie z tym, czyli musimy się porozglądać i pozbierać wszystko pewnie. O, tu są jacyś zmianami. Praca na farmie wcale nie jest taka zła. Szczególnie jak sobie pomyślę o tych biedakach na wykopaliskach. Teraz rozmawiamy. Nie zamierzasz mnie chyba wysłać z powrotem do miasta. Zapomnij, zostaję tu na farmie. Dobra, ale jakiś chyba rozkaz trzeba mieć właśnie, żeby ich tutaj zamienić. Więc musimy się wrócić jednak. Nie wiem, może do Bradley'a pójdźmy? Powinien w sumie on coś tam wiedzieć na ten temat, dobra. On był tutaj, okej. Zająłem się niewolnikami. Widzę. Ja zrobiłbym to inaczej, ale cóż. Póki co w naszym obozie potrzebujemy jak najszybciej nowych robotników. Idź powiedzieć Denisowi z zagrody za miastem, że ma mi przysłać nowych ludzi. Aha, czyli tamto zadanie już mamy wykonane i teraz mamy kolejne, że by teraz iść do tego Denisa, z którym przed chwilą rozmawialiśmy w sumie na tej farmie. I dopiero teraz będziemy mieć taką opcję, żeby właśnie tutaj kogoś zabrać ze sobą, więc wszystko już ogarniam. Bradley potrzebuje nowych niewolników. No dobrze, wiesz kogo chcesz. Powiedz Bradleyowi, że nie powinien tak katować swoich niewolników. Do niczego się nie nadają, kiedy przybywają do zagrody. Kolejne zadanie i kolejne zadanie wykonane, dobra. Czyli musimy wziąć może z tych. Jesteś potrzebny na wykopaliskach w mieście. Nie chcę tego słyszeć, nie mogę tam iść. Praca na wykopaliskach to prawdziwe piekło, nawet sobie nie wyobrażasz. Ale no nie no, trzeba być sprawiedliwym. Oni robili, teraz jest zmiana, czyli teraz oni idą, więc bez zbędnych takich właśnie pogaduch myślę, że możemy go... Dość tego. Jazda do świątyni. Tak, tak, chyba nie mam wyboru. No niestety. Od dziś znów będziesz pracować w mieście. O, nie, proszę. Nie znoszę pracy na wykopaliskach. Naprawdę myślisz, że... Jazda na wykopaliska, albo sam cię tam zaciągnę. Dobra, dobra, już idę. Jak taki typowy najemnik, nie? Jazda na wykopaliska. Niewolnik Leon znów pracuje w świątyni, jeszcze też było niewolnik... A nie, Kelvin wraca do pracy w świątyni, okej. Okay. I teraz chyba będziemy mogli sobie właśnie porozmawiać z Bradleyem i wykonać w sumie trzy zadania, bo... Od Denisa coś, że właśnie, żeby Bradley ich lepiej traktował. No i te dwa zadania, okej, to pogadajmy. I znowu będziemy mieli kolejne reputacje, naprawdę szybko to idzie. Co prawda nie dostajemy dużo jej, bo po kilka tam sztuk, znaczy punktów po cztery chyba. No ale szybko idą te misje. Denis mówi, że twoi niewolnicy nie powinni pracować tak ciężko. Mądrala, więc niech sam zajmie się tą robotą. Cokolwiek. Dzięki, oto twoja nagroda. Niewolnik Leon znów pracuje w świątyni. Dobrze. Niewolnik Kelvin znów pracuje w świątyni. Dobra robota. Masz tu kilka monet.
Dobra, teraz nawet po 2 dostaliśmy. 22 już mamy punkty. I naprawdę też przecież dostajemy nawet sporo złota za to wszystko, więc fajnie. Co teraz robić? Z nim chyba już nie mamy nic właśnie do porozmawiania. Poczekajcie, jakby tu teraz to wszystko rozplanować, żeby to dobrze wyglądało, to jest myśliwy, więc raczej chyba nic z nim nie będziemy musieli rozmawiać. Jak na razie, jeżeli chodzi właśnie o to zadanie od Marika, o to co mamy teraz te. Tu nic. Dobra, pójdźmy może w tą stronę, bo pamiętam, gdzieś tu była arena. Jakoś chyba w tą stronę to było. Też właśnie fajnie, bo będziemy mogli sobie powalczyć znowu. I zrobimy hajs, zrobimy też expa dużo na pewno. Ej, frajerze! Zanim zaczniesz walczyć na mojej arenie, musisz zapłacić za wstęp. 500 złotych monet albo wynocha. Dobra, trzymaj, frajerze. Oto opłata za wstęp. Świetnie! Witamy na arenie Montery! Jakby wszyscy zapłacili za wstęp? A jak sądzisz? Nie ma kasy, nie ma walki. Prosta sprawa. Dostaniesz swoje złoto i moje też, kiedy pokonasz mnie na arenie. No w sumie dość sprawiedliwe. No i na pewno sobie odrobimy to wszystko. Więc tak, zapiszmy, bo jeszcze chyba zapisu nie robiliśmy. Czekajcie, żeby na tym sobie zapiszmy. Na pierwszym. No i co? No i chyba będziemy sobie walczyć w sumie w tym odcinku. No mamy już tą zbroję, więc powinno być nam lepiej. Widzę, że tutaj może być ciekawy, więc chyba musimy z nim walczyć, to znaczy pogadać. Chcę z tobą walczyć. Dzieciaku, jestem tu mistrzem. Może lepiej trochę się rozgrzej, zanim zmierzysz się ze mną. Wejdę na arenę, jeśli nikt inny nie będzie chciał z tobą walczyć. Aha, czyli musimy osobiście podejść do osób z imionami chyba i... Tak, jest Fedor. I z nimi pogadać i pobić z nimi. A, świeże mięsko. Co dostanę, jeśli cię pokonam? Jeśli mnie pokonasz, dam ci 500 złotych monet. Opowiedz mi o Mariku. Z wielką chęcią pokonałbym go na arenie. Inni mają go za nie wiadomo kogo, ale to wszystko bzdury. Marik to żałosny frajer. No co? Aha, i to teraz będziemy zbierać już właśnie te informacje do tego zadania od Marika. Spoko. Walczy ze mną. Dobrze. Do zobaczenia na arenie. Pokonaj Fedora na arenie, fajnie. Zapisujemy. No i zaczynamy pierwszą walkę. W sumie ile ich tutaj jest? Raz, dwa, ten będzie trzeci. Czterech? Z czterema będziemy walczyć? I pewnie mistrz, czyli pięć. No nieźle, w sumie dużo będziemy mogli zyskać tutaj przez to. Oho, dwuręką jak dostanę to... Troszkę dostał. Dobra. Tylko, że mnie nie trafił. Jest, udało się. Reputacja Montery plus 7, siła oczywiście, no i doświadczenie i za niego też doświadczenie, fajnie. Musimy chyba dopiero poczekać, jak on wstanie, bo... Tak to da nam ten hajs i dopiero chyba później będziemy mogli walczyć na arenie z kolejną osobą. To się w tym czasie w sumie uleczmy. Troszkę tych pieczeni mamy. W sumie szybko tutaj wstają, więc spoko. Pogadajmy z nim od razu. Nieźle. Znokautowałeś mnie, kolego. Oto twoja nagroda. Dobra, dostaliśmy. Czyli musimy teraz sobie po kolei każdego sobie tak brać. I... Zawalczymy później z mistrzem. Dobra, czyli bierzemy tego drugiego. Aha! Chyba nie miałem jeszcze przyjemności dać ci po twarzy, nieprawdaż? Co myślisz o Mariku? Zważaj na bez Marika nic by tu nie działało, to pewne. Zmierzmy się na arenę, bufonie. Zobaczmy, co potrafisz. On ma fajny miecz, ten półtora ręczny, nawet jak jest zużyty, bo będzie zużyty oczywiście, jak go nosi, to dużo się właśnie chyba monet za niego dostawało, z tego co pamiętam, jeszcze się leczmy oczywiście.
Tu jest jedno ręka, więc może być troszkę inaczej niż jak z tamtym. Dobra, ale mam wrażenie, że on ma troszkę chyba tutaj więcej HP niż tamten. Ale mam wrażenie, że ogólnie coraz lepiej mi idą te walki jakoś. Kurde, on mnie trafił. No, już pół HP nie mam. Jednak chyba mi nie lepiej idą te walki. Nie no, ale czasem naprawdę, bo po prostu trzeba się też rozegrać oczywiście. Dobra, skupienie, pełne skupienie. Jest, trafiony. Dobra, jeszcze dwa hity jakieś takie drobne. Jest. No i to samo dostaliśmy co za tamtego. Miecz półtoręczny, no i właśnie, sprawdźmy. 4000, no tutaj jest 4000 napisane, ale... No on pewnie z połowę tańszy będzie w sklepie, więc no patrzcie, 2000 to jest naprawdę dużo. W ogóle tu jakieś bronie leży, możemy to pozbierać. Pałka nabijana gwoździami? Gdzie to jest? Aha, to jest to, okej. Okay. Ale mnie boli łeb. Wszystko w jednym kawałku? Na niebiosa. Masz krzepę, bracie. Oto twoja nagroda. Dobra, fajnie, udało się. No i też dostaję... 300 nam dał? Czemu nam dał 300? Powinien dać nam chyba 500, tak? Myślałem, że każdy będzie nam 500 dawał. No ale i tak, dobra, spoko jest, bo... Mamy też przecież... Za każdą osobę też dodatkowy exp przecież. No to jest naprawdę luks. No to co, dwóch mamy w sumie z głowy. Wszystko jest możliwe. Czyli z tymi już się biliśmy. Tutaj nie ma nikogo. Ugo. Głupio? Co masz na myśli? Wyglądasz dość głupio. Latasz tu jak kura bez głowy, pleciesz 3 po 3. Szukasz czegoś? Lubisz swojego szefa? Ta, Marek jest dobry. Najemnicy nie mają takiej swobody w żadnej innej części krainy centralnej. Szukam nauczyciela. Nauczysz mnie czegoś? No to można zrobić. Mogę ci pokazać, jak sięgać do cudzych kieszeni i tak dalej. Jak najpierw jednak musisz sobie na to zasłużyć. Będę cię nauczać, jeśli pokonasz mnie w walce. Coraz gorzej. Walczy ze mną na arenie. Dobra. Lepiej, żebym ruszał swe zmęczone kości, co? Ugo, pokonaj Ugo na arenie. No i fajnie, bo on będzie nas uczył jakiegoś złodziejstwa. To może nam się to też przydać, bo właśnie będę jednak chyba coś tam jeszcze chciał się nauczyć z tych umiejętności, ale to jeszcze chwila. Czekajcie, jeszcze się uleczę. No i miałem właśnie powiedzieć, że te zdania ogólnie, zapiszmy sobie przed walką, te zdania ogólne co do Marika są podzielone naprawdę. Jeden mówi tak, a drugi mówi po prostu na odwrót i tyle. O, ten już jest troszkę inny, bo ten ma jedną rękę i tarczę, więc też chyba jednak troszkę... Kurde, ale dostajemy od niego. Też jednak troszkę to może inaczej wyglądać. Kurde, nie udało się za pierwszym, no ale dobra. Zapisujemy, to znaczy wczytujemy. I tak jak na razie spoko, bo te dwie piewaleczki mieliśmy za pierwszym razem tutaj, no już troszkę inaczej nas porobił, ale... Nie jest źle. Widać i tak ogólnie, że ten pancerz coś tam daje, naprawdę. Każdy biegnie, patrzy się, kurde, tyle widzów mamy. Jak to nie weszło? Jest, byłem pierwszy. Jak na razie spoko. Znowu? Kurde. Nie idzie mi. To znaczy jak ogólnie walczymy, czym jest spoko jest, ale on jak się rozbuja, to mi ponad pół życia paska zabiera. Dobra, do 3 razy sztuk. Zobaczmy. No już prawie mi się rozbujał i już prawie pół HP byśmy stracili. Dobra, troszkę na pałę polećmy, może? Może się uda? Dlaczego on szybciej wyprowadza te ciosy? Niż ja.
Tak! Kurde. Nie daj się! Chciałem uniknąć. Ja pierdziele, ale lipa. Wstyd. Wstyd normalnie. No co? Ma lżej, bo ma tarczę. Będziemy musieli chyba zacząć używać troszkę mikstur ostatnio do tej ręce. No i patrzcie, znowu, ja nie wiem dlaczego to tak jest, ja prawy naciskam i on ogólnie szybciej to wszystko robi. O, ale teraz też w ogóle, ale ja pierdziel. No niemożliwe, że on by był taki silniejszy od tamtych o wiele. Przecież my z tym masztonem nie wygramy. Dobra, skupienie. Nie daj się! Nie daj się! Dobra. Coraz bliżej. Pokaż mu! Jest. Dobra, ile za czwartym czy za piątym razem? No ale udało się. Bez leczenia żadnego udało się. Staramy się to oczywiście tak to robić, żeby też się nie leczyć na tych arenach. Żeby jednak troszkę tego poziomu tam sobie dodać. Ale czasami tam nie zaszkodzi. No i czekamy, aż on wstanie w sumie. Nie wywiniesz się tak łatwo. Ten wstał i wino pije od razu. Brakuje ci czegoś? Może godności? Stosujesz ciekawy styl walki, obcy. Tak czy siak, udało ci się mnie pokonać. Nieistotne. Teraz pokażę ci wszystko, co potrafi robić złodziej. Naucz mnie czegoś o złodziejstwie. Dobra, to później oczywiście. Czyli co, chyba jeszcze jeden tutaj został. O, on. Z nim jeszcze chyba nie walczyliśmy, więc bierzemy go sobie zaraz na arenę. On powinien być chyba najlżejszy z nich wszystkich. Wyglądasz mi na kogoś, kto dostał niejedno lanie. Tak. Miło się z tobą. Problemy same się rozwiązują. Opowiedz mi o swoim szefie. O Mariku? Ci frajerzy sprawiają mu same problemy. Ale z tego co widzę, ma wszystko pod kontrolą. Wiem, człowieku, wiem. To twój niewolnik? Tak, Marik mi go wcisnął. Nie mam pojęcia, co zrobić z tym gościem. Weź go sobie, jeśli chcesz. Zapłacę nim za wstęp na arenę. O, dostaniemy niewolnika, jak wygramy z nim na arenę. Na arenie. Tego chyba, tak? Tak. Tylko, że no jeszcze w sumie nie wiem, co z nim zrobić. Pewnie coś będzie z nim właśnie. Żeby gdzieś go tam zaprowadzić czy coś. Ale to się dowiemy w swoim czasie oczywiście. Spotkajmy się na arenie. O niczym innym nie marzę. Dobra, no to zapisujemy, no i przedostatni przeciwnik oczywiście to będzie przed Ashtonem. I zobaczymy, czy sobie poradzimy z Ashtonem. Ten jeszcze tu stoi, będzie nam przeszkadzał. Chodź tu, chłopcze. Też ma tarczę, kurde. O, teraz odszedł tamten, fajnie. Nie będzie nam przeszkadzał. Hej, ludzie! Walka! Tak, właśnie tak! Kurde no. Coraz ciężej mi idzie. Za pierwszym razem, a tutaj już kurde mamy problemy. Ale no musi być troszkę łatwo, co nie? Dobra. Ej, czemu było anulowane? Miałem wrażenie, że coś tam było anulowane. Jakieś zadanie. Coś takiego, jakbym wyszedł jakby z areny. Ale dostał. Jakby w trakcie właśnie walki wyszedł z areny. Takie coś było właśnie pokazane. Na kogo mi to tam nacelowało? Na kogoś z widowni, kurde. Jest. Nie daj się! Dobra, połowy HP nie ma. Pokaż mu! Cofaj, cofaj, cofaj. Bezimienny.
Dobra. Koniec? Nie, jeszcze nie. Kawałek życia. Dobra, jest. Te tarcze właśnie przecież też były dość... No właśnie, wartość złocie 1125, no to też nawet z 500 jak weźmiemy za to, to będzie spoko. Nawet mamy dwie. Dobra, poczekamy aż wstanie, no i walczymy za Sztonem. Zobaczymy, czy sobie z nim poradzimy za pierwszym razem, bo myślę, że nie. Ale... Zobaczymy. Dobry jesteś, kolego, ale chyba nie aż tak dobry. Co z nagrodą? Proszę, weź mojego niewolnika. I tak nie mam z niego żadnego pożytku. Dobra, czyli możemy wziąć tego niewolnika gdzieś jeszcze, ale jeszcze nie wiem gdzie. No i co, rozmawiałem z Asztonem. No ciekawe, czy będzie zdziwiony, że już nie ma kto z nami walczyć. Przygotuj się, wielki mistrzu. Zostaliśmy już tylko my dwaj. Naprawdę chcesz się zmierzyć ze mną? Więc bardzo proszę, doigrałeś się. Dobra, pokonaj na arenie mistrza Asztona, no zobaczymy, czy to taki mistrz. Zapisujemy przed waleczką oczywiście. No on tutaj już ma topór dwuręczny. To już będzie inaczej. O kurde, ale ma ciosa. Ej, twardy jest, naprawdę. No ten pancerz ma już tutaj, ten ciężki chyba, nie? Tak więc... No z tego obrotu, jakbym teraz dostał, to... To by było ciężkie dla nas. Dobra, jak na razie jest i tak spoko. Co on tak wymachuje tym? No nie gadajcie, że za pierwszym razem mi się uda z mistrzem wygrać. Chodzi też o to właśnie, że jak jest tutaj jednak ta dwuręka u przeciwnika, to jakoś nam się lżej walczy, tylko po prostu no, jak nas trafi, no to już jest koniec. Jest. No on nam dwa hity zadał i pół HP, takie zwykłe hity. Reputacja plus 10 za to, że wygraliśmy z mistrzem. Mamy już 60, naprawdę? Szybko to leci. Zbierzmy to, co on tam ma. Nic tu nie ma. No w sumie dużo nie miał. No i zobaczymy. Pewnie zdziwiony. Będzie. Następnym razem będzie moja kolej. Toporek jeszcze. Kurde, szkoda, że nie zabrałem jego toporka. I kto jest teraz mistrzem? Ty, draniu, połamałeś mi wszystkie kości. Przestań wreszcie płakać. Chcę moje złoto. Tak, tak. Oto twoje wpisowe. Chyba o czymś zapomniałeś. I moje 500 złotych monet. Zadowolony? No, udało się. 1000 zostaliśmy, już mamy prawie 4000. Szkoda, że nie udało nam się tego toporka wziąć, bo mam wrażenie, że ten toporek jednak mógłby być... No właśnie. Coś jak to. To mógłby być troszkę, kurde, drogi, ale nie będę przecież teraz wczytywał i walczył od nowa. No właśnie była... Słyszeliście? Mamy nowego mistrza areny, coś takiego było. A niech to! Ashton aż wypadł z butów. Nikomu się to wcześniej nie udało. No, fajnie. No to jesteśmy kozakami, nie? Tutaj wszystko mamy już chyba raczej załatwione, z wszystkimi rozmawialiśmy. I teraz... Oni chyba będą patrzeć, jak będę wchodził sobie, co nie? Dobra, on się patrzy, czyli... Nie ma co tutaj pajacować i kraść. Jak na razie. Dobra. No to co? A tutaj co jest? Skrzynia nawet, jakaś? Chyba z takich domków, jak będziemy coś brali, to raczej nam nic nie będą robić. O, wytrych nawet był fajnie, że tu weszliśmy. Aha. No to chyba jednak będą nam coś robić. Nie tak walce. Ja pierdzielę. Dobra, tak musiało być ewidentnie. To nie było oczywiście celowe. No tak musiało być, no i będę musiał teraz... Z nim jeszcze raz walczyć. Ja pierdzielę, ale fail. Dobra, na spokojnie, nie ma co się denerwować, żeby poszło nam za pierwszym razem, tak jak przedtem. Topór też chociaż będziemy mieli, to też jedyny może w sumie plus, bo tak to będziemy mieli więcej hajsu, jak go sprzedamy. Chyba, że będzie jakiś taki mało wartościowy, ale... No wiemy się. No! Co za cios! Tak! Nie daj się! Hej,
Ludzie! Walka! Tak! Nie daj się! Łatwo. Wielki topór, dobra, no i zobaczmy go. Tak, to jest to, czyli no tak... Troszkę będziemy mieli za niego, spoko. On nawet maksymalna siła życiowa daje nam. I też właśnie sobie ostatnio myślałem, żeby iść do posążka Inosa i troszkę w energię życiową sobie władować punktów nauki. Bo jednak to by nam się przydało, jakbyśmy troszkę więcej mieli. No i co, drugi raz wygraliśmy z mistrzem. I kto jest teraz mistrzem? Ty, draniu, połamałeś mi wszystkie kości. Przestań wreszcie płakać. Chcę moje złoto. Tak, tak. Oto twoje wpisowe. Chyba o czymś zapomniałeś. Ach, i moje 500 złotych monet. Zadowolony? Dobra, wszystko mamy załatwione i teraz zapiszmy od razu. Ale też nie okradajmy oczywiście tego domu, bo jednak coś tam kurde będą nam mówić, więc nie ma co tutaj robić sobie złej opinii. Więc myślę, że możemy stąd iść. Tutaj mamy wszystko zrobione. Tak naprawdę moglibyśmy chyba iść już do Marika i powiedzieć mu troszkę o tym, ale jeszcze nie ze wszystkimi rozmawialiśmy, więc dopiero pójdziemy, jak ze wszystkimi będziemy sobie rozmawiać, dopiero sobie tam do niego się zgłosimy, więc tutaj jeszcze po tej stronie chyba musimy. Tu jest jakiś Sanford. Podobno jesteś nowym mistrzem areny w Monterze. Gratuluję. Naprawdę wielkie osiągnięcie. Nowa dostawa? Połóż zresztą. To ty opiekujesz się magazynem? Głupie pytanie. Przecież to widać. I nie jest to łatwa robota, możesz mi wierzyć. Gdy wszystko idzie gładko, nikogo nie interesuje moja praca. Jeśli jednak cokolwiek się zapodzieje, wszyscy natychmiast panikują. To nigdy do niczego nie dojdzie. Sprzedajesz też swoje towary? Jasne. Wystarczy spytać. Co sądzisz o waszym przywódcy Mariku? Marik kocha orków. Jeszcze podczas wojny dla nich pracował. To wazylinia. Ciągle siedzi w tyłku orkowego przywódcy Wareka. Jego zdolności przywódcze nie są najwyższej próby. Każdy tu dba o swoje i ma coś na sumieniu. Nie przepadam za Marikiem. To zadufany w sobie dupek. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Troszkę nam opowiedział, w sumie od niego też dowiedzieliśmy się na temat Marika coś tam, jakie ma zdanie na niego. O nim. Wytrychy bierzemy oczywiście. I w sumie moglibyśmy troszkę rzeczy nawet teraz już sprzedać. Oczywiście wszystkich zużytych pozbywamy się całkowicie. 4000 jednak za to dostajemy. No poczekajcie, ile tu jest za to? 4000, czyli tu już jest chyba pokazana taka cena przy handlu. Pokaż mi swoje towary. Lepiej się nie wtrącę. Tak mi się wydaje, dobra. Czyli sprzedajemy to wszystko, fajnie, bo on ma tam 13000, więc... Raczej sobie większość, albo nawet i wszystko zdołamy tutaj sprzedać. Ale będziemy mieli hajsu. Dobrze. Prawie 10 tysięcy już będziemy mieli zyskane. Dobra, myślę, że możemy... O właśnie, tutaj też pewien osobnik mi tam napisał w którymś komentarzu, pod którymś odcinkiem, że właśnie u takich na przykład ludzi jak on warto sprzedawać właśnie takie rzeczy jak tutaj, bo widzimy takie dwie monetki, czyli to już wtedy dostajemy więcej chyba pieniędzy za to, niż jak u normalnego handlarza. Tak samo to się tyczy na przykład myśliwego, gdzie będziemy mogli mu na przykład wilczą skórę sprzedać i też będzie ona droższa. Więc to też jest naprawdę ciekawa opcja i możemy w sumie to od razu tutaj sprzedać. Nawet zróbmy jakieś porównanie, czekajcie, szkatułka, powiedzmy 37 zwykła, sprzedajmy to wszystko i pójdźmy do jakiegoś innego handlarza, tylko kto tutaj handluje. 37 trzeba zapamiętać. Ten nie. Kurde, kto tutaj handluje? Może ten będzie myśliwie handlował. I właśnie u niego sobie nawet możemy zobaczyć wtedy, ile ta skóra. 37, zobaczmy. Jak mogę ci pomóc? Świeża woda, nowe narzędzia, nieużywane pochodnie. Dopóki płacisz szczerym złotem, mogę ci załatwić wszystko, co tylko zechcesz, nieznajomy. Pokaż, co masz. Jasne, powiedz tylko, czego ci trzeba. Pokaż mi swoje towary. Dobra. Nie. Bez różnicy. Dziwne. Bo przecież tam mieliśmy właśnie takie ikonki dwóch monet i powinno to właśnie tak wyglądać, że jednak tam dostajemy więcej, a tutaj mniej.
Nie wiem, nie ogarniam tego naprawdę, bo myślałem, że jednak tak to będzie wyglądało, ale troszkę jednak jestem chyba w plecy z tą informacją. Będę musiał też jakoś może poczytać o tym, dobra. Myślę, że powoli i tak będziemy to sobie kończyć, ale jeszcze w sumie co byśmy mogli tak zrobić na szybko może? Jasne, czemu nie? Tutaj mamy wszystko ogarnięte. Tylko tego nam trzeba. Tutaj mamy ogarnięte. Poczekajcie, będę musiał... A, jeszcze z tym orkiem w sumie nie rozmawialiśmy. Jeszcze z nim sobie zobaczmy. Coś nam tam powie ciekawego. Jeśli chcesz kupować ode mnie broń lub nauczyć się kowalstwa, będziesz musiała za to zapłacić, Mora. 500 za handel? Serio? Naucz mnie czegoś o kowalstwie. No ale kowalstwo możemy mieć za free. Znaczy, no tutaj nie mamy za free, ale... Dobra, jak na razie tego nie będziemy się uczyć. Ile my w ogóle mamy punktów nauki? 54, pasowałoby w coś pójść jednak jeszcze sobie. Dobra, no to zobaczymy, może będzie coś miał po prostu ciekawego jednak. Masz tu trochę złota, pohandlujesz ze mną? Powiedz, czego chcesz. Pokaż mi swoje towary. Lepiej się nie wtrącę. O, zbroję ma. Jakiś projekt na miecz dwuręczny, młot kowalski. Długi miecz, który chyba my mamy założony. O, ma ten półtora ręczny i czekajcie, no jest 10 obrażeń, nie, o 5 obrażeń większych, 16 tysięcy, no ta, na pewno kupię. W sumie raczej to nie ma sensu, myślę tak właśnie na tym, żeby kowalstwa się troszkę poduczyć i ostrzenie oręża. Mamy 11, 20 i ostrzenie oręża, zobaczymy ile ostrzenie oręża kosztuje punktów nauki. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. 10. Dobra, czyli będziemy sobie to chcieli zrobić, myślę, i od razu to zróbmy. Naucz mnie czegoś o kowalstwie. Dalej, Mora. Dobrze, Mora. Dobrze, Mora. Tak. No i ostrzenie. Jak ostrzyć oręż? Podejdź do osełki i zaczynaj. Powoli przeciągnij ostrze z lewa na prawo i równo je naostrz. Dzięki temu broń będzie idealnie ostra. Dobra, mamy nauczone ostrzenie oręża i od razu możemy naostrzyć swój oręż. 75 i mamy 85. Aha, czyli tam jak jest obrażenia od ostrza, czyli to już jest taka ogólna liczba z tymi bonusami też. Bo mieliśmy 75 i doszło 10. No po prostu na dole mamy opisane, z czego są te bonusy, ok. Bo tu też właśnie jakieś błogosławione można chyba zrobić. O właśnie, zatrute też. Ale zatrute to nie wpływa na chyba obrażenia, tylko właśnie na to, że możemy otruć. Dobra. Jak na razie myślę, że to możemy sobie skończyć. Także dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Cześć.